elegancki Mercedes W210, eleganckie progi. No jedyną w sumie wadą tych samochodów jest właśnie rdza. No, trzeba to naprawić jak co roku. Jak być może widać, ruda Grażyna zrobiła tam spustoszenie. Dobra. Heniek, szykuj się do roboty. Dobra, mamy elegancko przygotowane pod wypełnienie. Oczywiście nie będziemy się bawić w jakieś amatorskie spawanie, bo ja nie mam spawarki. W tym celu użyjemy po prostu pianki montażowej, bo musi być maniana. Czas na wypełnienie. Elegancko. Jutro zetniemy nadmiar, nałożymy szpachle, polakierujemy, będzie prima sort. Dzień drugi. Czas przygotować pod szpachlowanie, odciąć nadmiar. Zrobię mu normalnie progi jak AMG. Idealnie. Nie widzę co nagrywam. Kurde, jest tak elegancko wypełnione, że nawet można by szpachli nie dawać i od razu lakierować. Dawaj Marian, rozrabiamy. Proporcje prowizoryczne. Piękne zapachy. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Mercedes już się cieszy. Będzie lepszy niż z fabryki. Do tych Niemców zawsze trzeba poprawiać. Tu mamy już elegancko przygotowane poszpachlowanie. Najpierw zrobimy tego dziada. Tylko coś mnie nie zaszpachlował. Pięknie, teraz to
od lewej do prawej. Jak z fabryki. Smaruj dżemorem, nie żałuj. Próg jest wyprofilowany na wzór AMG. Trzeba trochę dotrzeć, ile kierujemy. Czas na sprzęt profesjonalny. Nie widzę, co nagrywam. Czyścimy pod lakier. Oczywiście wszystko na odpierdol. Ale będzie i tak lepiej niż z fabryki. Czas na lakier. To by się bawił w jakieś podkłady. Cyk na szpachle. I co? Mówiłem, że będzie lepiej niż fabryka? Prima sort. Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się. Oczekujcie mnie w swoim czasie. Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę. Jestem mistrzem nad mistrzami. Pozdrawiam wszystkich panów. Wyszkolę was w jeden księżyc. Odpierdolcie się.